Bardzo dziękuję profesorowi Burkli. Dziękuję. I gratuluję ambasadorowi. Panie i panowie, zaproszenie dla wygłoszenia wykładu tu, w Krakowie, z okazji wystawy Mit Galicji jest dla mnie wielkim zaszczytem. Wystawa jest wspaniała i bardzo ciekawa. Gratuluję organizatorom. Przyleciałem od dalekiego Nowego Jorku, żeby tu dziś wygłosić prelekcję o Galicji. Ale dawna Galicja w pewnym sensie obejmuje również Stany Zjednoczone. Dzięki emigracji. Pamięć Galicji i mity Galicji, jak również badania na temat Galicji, przetrwały nawet w Stanach. Jestem wdzięczny Państwu za możliwość wygłoszenia prelekcji tu w Krakowie z okazji wystawy Mit Galicji. Okay. Galicja była stworzona w chwili pierwszego rozbioru Polski w XVIII wieku. Terytorium otrzymał nową formę w chwili ostatniego rozbioru. Nazwa pochodzi od średniowiecznego ruskiego państwa Halicz. Ale Halicz było coś innego i Galicja w XVIII wieku było czymś nowego. Nowa forma na mapa Europy. Galicja wynaleziona, wymyślona, stworzona. Czymś sztucznego w polityce XVIII wieku. Więc problem ciekawy, aby spróbować wyjaśnić, jak coś sztucznego wynalezione w XVIII wieku stał się coś naturalnego, autentycznego, rzeczywistego podczas XIX wieku, przed jej ewentualnym zaniku w XX wieku. Od początku, jako kulturalny artefakt wynaleziony w XVIII wieku, do autentycznego, historycznego istnienia w XIX wieku, do nierealnego fantomu w XX wieku. I wszystko w ciągu 150 lat. Nowy kraj miał nowe nazwy. Galicja po polsku, Halicina po ukraińsku, Galicjen po niemiecku i Galicia po angielsku. Habsburgska cesarzowa Maria Teresa i jej syn cesarz Józef II, twórcy Galicji, możemy powiedzieć. Panujący w Wiedniu w chwili pierwszego rozbioru Polski. Maria Teresa, kiedy napisała list, nie miała dla prowincji nazwy. Galicja była za nowa. Cesarzowa mogła tylko napisać Wykarpatak, in den karpatischen Gebirge. Józef, cesarz, kiedy napisał list od Galicji, on również nie miał nazwy dla prowincji. Mógł tylko napisać w ironicznym stylu oświecenia. Tu jestem pośród Sarmatów. My voilà donc au milieu des Sarmat. Galicja otrzymała legitymację z nową nazwę, która przypominała stara pretensja węgierska do księstwa średniowiecznego Halicza. Ale dynastia Habsburgska szukała legitymacji też w pretensja do ideologii cywilizacji, jako dynastia nowoczesna w ziemia dzikich górach, to jest Karpaty, i barbarzyńskich ludów, to jest Sarmaty. Cesarz Józef znalazłby na jego podróży w Galicji kilka niezwykłych typów.
szlachcic polski. Cezarz był wrogiem wszystkich klas szlachetnych, wszędzie w monarchii habsburskiej. I próbował ograniczyć prawo szlachetne. Ale na ziemiach polskich, gdzie szlachta była potężna i wolna przed rozbiorem, Cezarz szczególnie nienawidził szlachtę jako barbarzyńska i anarchistyczna, jako przeciwnik władzy korony. Józef znalazłby w Galicji też inny typ, górale, ludy folklorystyczne i ciekawe w wieku Herdera, ale też ludy biedni i zacofane. I Cezarz znalazłby też tam Żydzi. Największa populacja Żydów w Europie, poza Imperium Rosyjskiego. Pewno, że Józef nigdy nie widział tak wielu Żydów, jak w Galicji. I ci Żydzi wkrótce uważają się za Żydów galicyjskich, galicjanów. W oczach Józefa odrębność Żydów oznaczało, że rząd musiał przekształcić Żydów w podanych koronę, jako innych podanych. Metternich, kanclerz habsburski, na początku XIX wieku wypadł na pomysł echte Galicier zu machen, stworzyć prawdziwe Galicjanie. Galicja już wynaleziona, teraz potrzebna wynaleźć i stworzyć Galicjanin do Galicji. Galicja ma swoją historię narodową, jako kraj Polaków, Rutenów albo Ukraińców, Żydów i urzędników austriackich. Ale Galicja ma też swoją historię nienarodową. I perspektywa nienarodowa jest bardzo ważna, jak mówiono przez ambasadora. Historia nienarodowa jako jednolity kraj Galicja stworzona i regulowana przez Habsburgów. Jako sztuczny kraj wynaleziono jego jedność, jego całość, jego spójność muszą być stworzone, jakby to było czymś naturalnym. Dlatego chciałbym mówić teraz o historii naturalnej Galicji. Historia naturalna, czyli przyrodoznawstwo, naturgeschichte, które potwierdzi, że Galicja był czymś naturalnym, nie sztucznym. Historia naturalna, które syntetyzuje kraj jako całość, pomimo różnice. Historia naturalna, które tworzy dyskurs, klasyfikację elementów natury, równolegle do historii narodowej, który tworzy dyskurs, klasyfikację grup ludzkich. Rozważmy botanika. Na początku XIX wieku wydrukowany w Wiedniu badania na botaniki Galicji, rodzime rośliny i kwiaty kraju, Primitiae florae Galicijae w łacińsku, po łacińsku. Napisany przez Willibald von Besser. Besser, austriacki, urodzony w Innsbrucku, wykształcony w Lwowie i tu w Krakowie, profesor i botanik w Krzemieńcu. Besser dał swoje nazwisko do tego kwiatu, Aconit Bessera, typ ranunculus albo jaskier. Aconit Bessera znajduje się dzisiaj w zachodniej Ukrainie,
to znaczy w dawnej Galicji. Besser napisał dwa tomy zorganizowane z zasadami klasyfikacji Linneusza, ale bardzo nowoczesna. Ale podstawowa zasada była spójność Galicji jako terytorium naturalnym, które miał wyraźnie swoje rodzime rośliny i kwiaty galicyjskie. Wcześniej 5000 lat Galicja nie istniała absolutnie i teraz ma już swoja naturalna botanika. Świat przyrody następujący świata polityki. Ironia była, że w tym momencie 1809 roku Galicja sam prawie nie istniała. To znaczy, że w tym momencie wojska napoleońskie zamiast cesarstwa habsburskie była prawdziwa siła w kraju. Był możliwość, że Galicja byłaby włączona do księstwa warszawskiego. Ale Napoleon ostatecznie stracił jego imperium i dlatego Galicja pozostała na mapie Europy. Podczas wojen napoleońskich była botanika Galicji, po wojnie zoologia. Galicja miała flora, oczywiście musi mieć również fauna. Fauna der galicisch-bukowinischen Wirbeltiere, fauna kręgówca w Galicji-Bukowina. Kraje Galicja i Bukowina zostały połączone w pierwszej połowie XIX wieku. Aleksander Zawadzki był profesorem w Przemyślu i w Lwowie. Książka wydrukowana w Stuttgarcie po niemiecku. Eine systematische Übersicht, przegląd systematyczny kręgówców. Możemy powiedzieć, przegląd systematyczny całej Galicji. Według pewnego czasopisma pokazał der Reichtum Galiciens im Tierreiche, bogactwo Galicji w królestwie zwierząt. Czasopismo nazywano po prostu Galicja, wydrukowano w Lwowie Zeitschrift zur Unterhaltung zur Kunde des Vaterlandes, czasopismo dla dyskusji i wiadomości ojczyzny. Uważa, że Galicja była już rodzajem ojczyzny i wyrażał dumę u zwierząt Galicji. Niedźwiedzie, giemza, bobry. Teraz buber ma tożsamość galicyjski. Książka o fauna potwierdziła ważność znajomości naszego wielkiego i pięknego kraju. Możemy uważać, że wiedza, znajomość mogłyby wyraźnie tożsamości kraju. Po flora i fauna, wówczas insekta. Maksymilian Nowicki, autor Insecta Halikiae po łacińsku, wydrukowany w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. I w samym roku też inny tom wyspecjalizowany o motyli Galicji. Po polsku i po niemiecku. Wydrukowany w Lwowie i w Wiedniu. Ale trudno ograniczyć motyl w granicach Galicji. Możemy zapytać, kiedy motyl jest naprawdę galicyjski. Możemy uważać, że autonomia polityczna Galicja była osiągnięta w samej chwili, w dekadzie lat 60. Możemy uważać, że historia naturalna, przyrodoznawstwo było równolegle do historii politycznej,
autonomię kraju została określona zgodnie z naturą, autonomiczne dla flora i fauna, według przyrody. I w samym dekadzie autonomia została określona w polityce. Historia naturalna pozwala, że autonomia polityczna wydaje się naturalna. Znowu Nowicki. Później wydrukowano w Krakowie o rybak do rzeczy Wisły, Styru, Dniestru i Prutu w Galicji. Rzeki płyną w Galicji i też z Galicji, poza kraju. Trudno ograniczyć ryby. Ale jest teraz podstawowy zasad, że Galicja, kraj autonomiczny, musi mieć swoją autonomię naturalną, swoje ryby, rodzimy, tak jak flora, fauna i insekta. Przedstawia teraz Antoniego Schneidera. On był twórca encyklopedii Galicji, ogłoszona w latach 60. W chwili autonomii politycznej Galicji i w chwili insekta Galicji. Schneider szukał abonentów encyklopedii w wielu tomach alfabetycznych, ale jeszcze nie napisane. Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji, aby opisać każdy aspekt kraju. Geografia, historia, statystyka, topografia, agronomia, gospodarka. Możemy wyobrazić wcześniejsze prace o historii naturalnej jako kroki w kierunku kompleksowej encyklopedii. Nie tylko flora i fauna, ale wszystko. I to wszystko praca jednego samego człowieka, Antoniego Schneidera, który pracował przez całe życie. Syn oficera niemieckiego w armii habsburskiej, zauważamy nazwisko niemieckie, on był pracownikiem biurokracji w Galicji. Encyklopedia jest do, cytuję, służenia ojczyźnie. I możemy zapytać, jaka ojczyzna? Polska albo galicyjska? Czy mogła Galicja pojawiać się jako ojczyzna dla abonentów, czytelników niepisanej encyklopedii? Ojczyzna wyobrażona. I Schneider też szukał, cytuję, ze strony szanownej publiczności silnego poparcia. Ale jak publiczność? Wyobrażona galicyjska publiczność? Ogłoszenie encyklopedii przyszedło w momencie stworzenia autonomii politycznej. W chwili galicyjskiej deklaracji lojalności wobec cesarza Franciszek Józefa. Przy tobie stoimy, najjaśniejsze panie, i stać chcemy. Chwila stworzenia nowej Galicji z nowym namiestnikiem, z mocniejszym sejmem w Lwowie, z nową autonomią w szkołach, w trybunałach, w administracji. Wszystko zdominowane przez polskich elit. I autonomia polityczna kraju była równolegle do autonomii umysłowa samej encyklopedii. Cała wiedza kraju w jednej encyklopedii, stworzonej przez jednego człowieka, praca jednolita, spójna, cała we własnych granic, w szeregu tomów na regale, marzenia całości.
I musimy pamiętać, że Saulusz nie był tylko literacka, ale polityczny. W rewolucji 1848 roku Ukraińcy proponowały podział Galicji na dwie części, wschodnia i zachodnia. I potem Polacy, którzy zdominowali Galicję autonomiczną, żądały absolutnie zachować jedności. Pierwszy tom wydrukowany. Przedmowę od autora cytuję. Od lat wielu odzywają się głosy za obszerniejszym opisem kraju naszego w celu dokładniejszego rozpoznania jego tak drogich dla nas pamiątek i właściwości. Jakby istniała sentymentalna Galicja, tak droga dla nas. Napisana po polsku, ale nazwa Polska nie podana. Galicja sama jest naszym krajem, godnym wielkiej encyklopedii. Pierwszy tom A. Andrzej, Kościół Świętego Andrzeja w Krakowie. A. Angielski, Hotel Angielski w Lwowie, Hotel d'Angleterre i tak dalej. Bardzo szczególna wiedza. Był drugi tom, 3 lata później, i to ostatni. Praca encyklopedii nigdy zakończona. Ale materiały Schneidera, jego notatki i artykuły, i dokumenty, wszystko zachowane w Archiwum Narodowe, tu w Krakowie, na Wawelu. Ogromna masa dokumentów, alfabetycznie zorganizowane, ale umysłowie, intelektualnie zwariowany chaos. Notatki zachowane dla wyobrażonego ostatniego tomu, nigdy napisane. Żurawno, miasto Żurawno nad Dnieprem, dzisiaj na Ukrainie. Materiały o Sobieski przeciwko Turkom, Koński Targ, Kolegium Jezuitów, zupełnie eklektyczny. Obraz okaże trudność stworzenia całości, spójności, encyklopedii. Schneider założył 2000 plików materiałów, teki Schneidera w archiwum. Wydrukował tylko 2 tomy od całej oczekiwanej pracy. Publiczność galicyjska wydaje się obojętna. Schneider sam się zabił, strzelił sobie. Po jego braku sukcesu zrozumiał niemożliwość stworzenia spójności Galicji, jak wymyślone przez cesarza Józefa od początku kraju. Samobójstwo Schneidera 1880 roku. Następny rok zakończenia budowy Pałac Sejmu w Lwowie. Wyrażenia architektoniczne autonomii Galicji. Uważamy kontrast między encyklopedią niekompletną i pałac skończony. Alegoria na dachu pałacu była rzeźbiarskie wyrażenie koncepcji, idea, pojęcia Galicji. Podsumowanie królowa bogini Galicji pomiędzy rzekami Dniester i Wisło po obu stronach. W tym samym czasie wydrukowana tu w Krakowie książka o ludności Galicji. Nie ludność alegorystyczna, ale ludność rzeczywista, fizyczna. Książka Charakterystyka fizyczna
ludności galicyjskiej. Możemy uważać pracę jak historia naturalna. Flora, fauna i teraz homo sapiens. Nie jest encyklopedia eklektyczna, ale podsumowanie naukowe ludności po nowej nauki, antropologia fizyczna. Autorzy Józef Majer i Izydor Kopernicki pracują jako członkowie Komisji Antropologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i też członkowie Nowa Akademia Umiejętności, ważna instytucja autonomii galicyjskiej. Majer, profesor fizjologii na Uniwersytecie, pierwszy prezydent Nowej Akademii, weteran powstania listopadowego w Kongresówki 1830 roku. Starsze pokolenie. Kopernicki, młodszy, weteran powstania styczniowego. Dokładnie w tym samym wieku, jak u Antoni Schneider, encyklopedista, urodzony w samym roku. Kopernicki był jednym z założycielów antropologii w Galicji. Jego ważne badania były o cyganach i o góralach. Studiował folklorykę i pieśni ludowe. Ale charakterystyka fizyczna ludności galicyjskiej był czymś nowego. Antropometryczne badania o charakterystyki fizycznej. Historia naturalna staje się nauka rasowa. Badania na uniwersytecie pod auspicjami Galicja Autonomiczna. I badania same były autonomiczne, to znaczy granice Galicji były również granice badań, tylko ludność galicyjska. Badania szukając rozumieć w ogóle ludności krajowej, ale również narodowości polskie, ruskie i żydowskie. Badanie na 5052 mężczyzn. Ale gdzie znaleźć mężczyzn? W armii, oczywiście. Antropolodzy współpracują z armii Habsburskiej. Rekruci są badane przez lekarzy. Lekarze robią obserwacje i pomiarów zgodnie z instrukcjami antropologów. Badania wzrostu, obwodu piersi, barwy skóry i oczu i włosów i forma czaszki, twarzy i nosa. Jakich tu wymagają badania antropometryczne? Widzimy, że antropologia fizyczna była również nauka rasowa. Skóra może być białe, pławe albo śniade. Oczy są siwe, zielone, błękitny, piwny. Włosy są blond, szatyn, brunatny, czarny, rudy. Galicja może być wymyślona jako jednolite, spójne terytorium ludzi. Galicja jest konstrukcja z połączonymi, odpowiednimi ludzkimi elementami. Wyniki naukowe okaże rzekomo, że Polacy, Ukraińcy były bardzo podobni. Prawie sama ludność, ale Żydzi byli inni. Żydzi, ludność tej trzeciej narodowości w Galicji, choć nie rodzima, lecz napływowa i owszem całkiem odmiennego szczepu. To ironiczne. Dlatego Żydzi mieli najsilniejszą tożsamość jako galicyjski, Żydzi Galicjana. Można uważać antysemickie znaczenie badań,
Ale ja chciałbym podkreślić tu, że ten styl myślenia pochodzi z historii naturalnej. Pytanie, czy flora albo fauna są rodzima, a nie rodzima. Pytanie, o co jest naturalne, lokalne, rodzima w Galicji. Według książki Żydzi w Galicji nie zrosła się z ziemi jako roślina w historii naturalnej. Metternich chciał stworzyć prawdziwy Galicjanie, ale antropolodzy teraz szukały prawdziwe Galicjanie w naturze, w ziemi. Po badaniach Majera i Kopernickiego w latach 70. najważniejsze badania o ludności galicyjskiej w następnej dekadzie był słynna książka Nędzy Galicji Stanisława Szczepanowskiego. Praca ekonomiczna, socjologiczna. Szczepanowski odkrył wspólny charakter ludności galicyjskiej. I nie było oczy, ani skóra, ani włosy. Owszem, była nędza, ubóstwo, zacofanie gospodarcze. Galicja, według Szczepanowskiego, był najbiedniejszym miejscem w Europie. To jest tożsamość, którą Galicjanie zabrali ze sobą na emigrację do Stanów, do Kanady, do Argentyny, do Nowego Świata. Biedni imigranci i epoka ogromnej emigracji transatlantyckiej zaczynała w chwili, kiedy Nędza Galicji było wydrukowane. Książka o nędze w cyfrach, praca naukowa, statystyczna, liczba rolników na kilometr kwadratowy, najwyższa w Europie, produkcja rolna na kilometr kwadratowy, najniższa w Europie, długość życia najkrótsza w Europie i tak dalej. Na koniec Szczepanowski mógł syntetyzować statystycznie abstrakcyjna figura przeciętny Galicjanin. Przeciętny Galicjanin, który nie istnieje w historii naturalnej. Człowiek matematycznie, statystycznie odkryty, wymyślony. Przeciętny Galicjanin ma przeciętne długość życia, najkrótsze. Tu Galicja nie analizowana jako zbiór różnych religii, narodowości, ale syntetyzowana jako jednolite podmiotem gospodarczym. Główna charakterystyka nie jest narodowość albo religia, ale głęboka nędza gospodarcza. Cyfry statystyczne wykazały, że przeciętny Galicjanin je za pół, a pracuje za ćwierć człowieka. Widzimy to zarówno u naszych chłopów, u naszych rzemieślników, u naszych urzędników, ale jeżeli się to stosuje do jakiejkolwiek warstwy naszej ludności, to z pewnością i do Żydów. Więc również Żydzi, którzy wydawały obcy, nierodzimy według antropologii fizycznej, teraz według cyfra Szczepanowskiego przypominają przeciętny Galicjanin we wspólnej nędzy, w powszechnym ubóstwie. Według badań Szczepanowskiego nie ma Polaków, nie ma Ukraińców, nie ma Żydów. To jest tylko statystyczny, przeciętny Galicjanin. Na koniec wieku to było w Lwowie powszechna wystawa krajowa, to jest wystawa galicyjska. To jest Galicja przedstawiona
i podsumowana w wystawie publicznej. Encyklopedia w trzech wymiarach, jako teatr publiczny w Parku Stryjskim w Lwowie, pod protektoratem cesarza Franciszek Józef, który sam podróżował do Lwowa, aby zobaczyć wystawę. Serce wystawy był pawilonem etnograficznym, sala z manekinów, duże lalki, naturalne wielkości, w strojach folklorystycznych. Wystawa może wyświetlić i korzystać z bogactwa form etnograficznych w Galicji. Galicja jako całość znowu. I zamiast zauważyć gorzki podział kraju między narodowościami, stworzyć encyklopedię folklorystyczną w wystawie Historia naturalna Galicja z manekinami. Krakowiak, górale, huculi, podolacy. Katalog wyjaśnił. Ważne jest poglądać poza podziału narodowości. Cytuję. Pominąwszy różnice narodowe między ludem polskim i ruskim, zachodzą jeszcze różnice między polskimi góralami, ruskimi huculami i bojkami i lemkami z jednej strony, a polskimi mazurami, krakowiakami i ruskimi podgorzanami, pokuczanami, podolakami i tak dalej z drugiej strony. To bogactwo form etnograficznych dotąd wcale jeszcze nieopanowane i niewyczerpane naukowo, daje etnografowi teren niezmiernie wdzięczny. Już nie zobaczymy Galicję jako kraj walk narodowych między polskimi i ruskimi. Zamiast widzimy kalejdoskop pięknych i kolorowych kostiumach. Widzimy całość kraju, całość folklorystyczny jest teraz widoczny w jednym pawilonie w Lwowie. I naraz nędza galicyjska jest przekształcona do bogactwa form etnograficznych. Dziwna alchemia. Jak w przypadku roślin, zwierząt, ryb i motyli, tak w wystawie krajowej celem jest, cytuję, pokazać w systematycznym zestawieniu wszystkie odmiany typów etnograficznych naszego kraju. Galicja wynaleziona w XVIII wieku i teraz na koniec XIX wieku przedstawiona systematycznie. Cesarz Franz Józef podróżował do Lwowa, aby poglądać wystawę, aby studiować jego imperium systematycznie, poglądać manekiny, które reprezentowały swoich podanych. On sam wcielił dynastię Habsburgską, która kiedyś stworzyła kraj Galicja i stale nadawała znaczenie do kraju Galicji. Bez dynastii, po wojnie, Galicja już nie istniała. Cesarz nie potrzebował przewodnik, aby podróżować w swoich krajach. Ale przewodnik wydrukowany był w Lwowie w chwili wybuchu wojny 1914 roku. Flora, fauna, insekta, encyklopedia, antropologia fizyczna, przeciętny galicjanin, pawilion etnograficzny i teraz przewodnik. Wszystkie środki, aby zrozumieć kraj w całości. Przewodnik poleca kościoły polskie, ale również cerkwe ruskie i nawet synagogi żydowskie. Wszystkie jako zabytki kraju Galicji. Nowy kalejdoskop
kolorowych obrazów, różnorodność wyscałości. Galicja syntetyzowana jeszcze raz, ostatni raz przed wojną, przed zniesieniem i likwidacją Galicji na koniec wojny. Syntetyzowane dla oczu hipotetyczne podróżnika. Mieczysław Orłowicz stworzył przewodnik. Założycielem Akademickiego Klubu Turystycznego w Lwowie, etnograf, alpinista, autor przewodników. Długie życie. Tutaj widzimy Orłowicza w latach 50. w Polsce komunistycznej. On jeszcze etnograf, jeszcze alpinista. On żył w pierwszej połowie jego długiego życia jako Galicjanin, aż do likwidacji Galicji. I potem mieszkał w Polsce, w dawnej Galicji. Wydrukowany przewodnik Galicji, który był zaraz anachroniczny, przewodnik do kraju wynalezionego, który już nie istnieje na mapie. Galicja wynaleziona ostatecznie stała się fantom Galicji. Dziękuję. Thank you. Thank you very much. Profesor liczy na pytania, ja myślę, że będzie lawina pytań, ale foyer i przy winie, na które Państwa teraz chciałem zaprosić, to będzie świetna okazja, żeby panu ambasadorowi pogratulować. Okazja na tak zwany personal touch, ale także, żeby skorzystać z obecności profesora Larry Wolfa, który udowodnił, że Galicja jest dzisiaj ponownie odkrywana na Manhattanie w Nowym Jorku. Bardzo dziękuję, panie profesorze, w imieniu nas wszystkich.